W 2001 roku pisał pan w Rosji nie ma życia publicznego, jest tylko telewizja. Nie ma polityki, prawdziwej demokracji. Są tylko pozory i politycy odgrywający rolę, na której ich zdaniem jest popyt. Czy te słowa w 2013 roku są wciąż aktualne? Nie. A... Nie, jest, jest ta oficjalna polityka, która jest takim jest, jest po prostu teatrem. Mamy Dumę, w której jest partia rządząca. Partie opozycyjne, które wtedy, kiedy należy, stają się w terenie opozycyjne, tylko tak postępują, jak im się każe. I y, no, tego przykładem jest choćby nawet partia Jedna Rosja, która wprowadziła do dumy kilku opozycyjnych, rzeczywiście opozycyjnych y, posłów. No Ale jeden już został z dumy wykluczony, y, dwa inni mają, nie mają prawa głosu i prawdopodobnie też będą musieli odejść. Więc ten teatr został taki, jaki był. Natomiast to nie, nie jest to prawda, bo pojawia się inna zupełnie polityka, polityka już niereglamentowana, nie ta oficjalna, nie ta z, z, z głównych ekranów telewizyjnych, ale tkwiąca bardzo, bardzo mocno w internecie. I y, dosyć y, popularna, szczególnie wśród młodych ludzi, szczególnie wśród internautów. No, najbardziej znaną osobi osobistością tego, tego świata jest y, Aleksiej Nawalny, bloger, bojownik z korupcją. No, w tej chwili jest sądzony, prawdopodobnie z polityki wyleci, bo jeżeli będzie, będzie skazany, to już nie będzie mógł nigdzie startować w żadnych wyborach i w tym już nie weźmie udziału. Ale to nie znaczy, że zniknie w ogóle i nie będzie robił tego, co robi, a jego wpływ na politykę jest naprawdę bardzo duży. Znacznie większy niż chciały przyznać władza. I jest jeszcze, jest jeszcze drugi wyłom i to już trzeba powiedzieć, że to już zrobił, to już zrobili Miedwiediew z Putinem. Zliberalizowali ustawę o partiach i partii politycznych w tej chwili jest bardzo wiele i ich liczba rośnie. Więc to też jakoś wpłynie już na same wybory. Także to się już zmieniło. Czyli można powiedzieć, że od kiedy zaczął pan pisać o Rosji, to był rok 1998, bo z tego roku pochodzą pierwsze teksty ze zbioru go w czasach Google'a. To jest jednak kraj bardziej nowoczesny, bardziej demokratyczny? Ja nie powiedziałem, że on jest bardziej demokratyczny, bo jeszcze wtedy na początku, w czasach, w czasach Jelcyna przede wszystkim, była, była dosyć duża swoboda, nawet można powiedzieć duża swoboda wszystkich mediów oficjalnych, gazety były różnorodne i kanały telewizyjne wtedy jeszcze wtedy, jeszcze się, wtedy się jeszcze różniły. Wtedy trwała już nagonka i y, ostatnie dni y, telewizji NTW, niezależnej telewizji NTW, później, później ją przechwycił Gazprom, ale, w, ale, ale y, przy Jelcynie to była bardzo wielka siła, y, która potrafiła wiele zmienić. No, federalny kanał telewizyjny, który mówił inaczej niż mu kazano z Kremla. No, dzisiaj tego, dzisiaj tego, tego, tego już dzisiaj nie ma. Ja bym tutaj nie ważył, czy wtedy było więcej, czy dzisiaj, bo z jednej strony jest internet, który ma jest takim, taką, taką, taką strefą swobody y, i te partie polityczne, a z drugiej strony y, te główne media y, bardzo, bardzo pod, pod butem, że się tak wyrażę. I y, no, ta duma, która jest, 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 jest po prostu no, no, parlamentem. No nie, nie do końca prawdziwym, powiedzmy to łagodnie. Taką fasadą można powiedzieć. Przepraszam? Taką fasadą można powiedzieć. No, instytucja, instytucja fasadowa, no bo w, jak, jak trzeba, to wszyscy stają na baczność i robią to, co im się każe. A jak nas widzą dziś Rosjanie? Czy w ogóle jesteśmy dla, dla nich istotnym tematem? Tak jak byliśmy dla tamtejczych dysydentów za komuny? I... Niewiele wiedzą o Polsce. Na Polskę nie zwracają uwagi. No, to jest absolutnie jasne. My jesteśmy krajem o 38 milionach ludności, oni mają 142. Jaka, jaka jest waga jednego i drugiego? My mamy y, swój obszar, a oni ze swoimi 17 milionami km kwadratowych, to jest 50 naszych krajów. No to, no to, no, no, no to weźmy. Dla nich dzisiaj Pani Walewska perfumy to już żadna frajda, bo oni bezpośrednio mogą brać z Paryża Diori i inne rzeczy tego, tego, tego typu I, i Polska jest gdzieś tam na, 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 na dalekim bardzo planie, przy tym jeszcze no, naturalną koleją rzeczy, tak jak my zwracamy uwagę na to, co u nich się dzieje, mm, bulwersującego, powiedzmy to w ten sposób, to i oni zwracają uwagę na to, co się u nas dzieje, bulwersującego. A no, dzisiaj przede wszystkim to jest, to jest katastrofa smoleńska, i to są te różne absolutnie dzikie pomysły i dzikie oskarżenia pod ich, y, pod, pod ich adresem. Y, to, bardzo, to bardzo psuje atmosferę. I, i, i bardzo niekorzystnie wpływa na, na wizerunek Polski, no, reagują, tak jak reagują, no jest, w tym, jest w tym jakaś też złośliwość, no ale trudno się dziwić, jak ci mówią cały czas mordercy, spiskowcy i tak dalej, tam bomby jakieś na pokładzie samolotu, no to w końcu reakcja robi się, robi się też i nerwowa. I to nas przedstawia w takiej, ja nie wiem, czy to w Polsce widać, ale, ale yy, Przedstawia Polskę im jako kraj ludzi, czy przynajmniej polityków, nieadekwatnych. Też delikatnie mówiąc, jeżeli nie powiedzieć zwariowanych. I to jest bardzo, to jest bardzo szkodliwe. A też, a też robimy niewiele. Jest, nie ma po prostu, jest bardzo niewiele promocji Polski. Tak jak Czesi się pokazują cały czas. I rzeczywiście, Praga żyje turystami rosyjskimi. To my, to, to my robimy niewiele, a, a bardzo tragiczne okoliczności wskazały, że moglibyśmy ich zachęcić. To w ogóle jest jakiś. jakiś... Rosja to jest kraj po prostu paradoksów. Ale tragicznym paradoksem jest to, że pogrzeb prezydenta Lecha Kaczyńskiego stał się znakomitą, przepraszam, promocją Polski, bo oni zobaczyli pogrzeb i zobaczyli, jaki piękny jest Kraków. I zainteresowanie przyjazdami do Krakowa. Tak, przy tak tragicznych okolicznościach bardzo, bardzo, bardzo wzrosło. Więc, my mamy co pokazać. Moglibyśmy ich przy, przywabić, zachęcić do przyjazdów. Tym bardziej, że, tym bardziej, że ci, którzy byli, nawet mimo tych wydarzeń przy okazji euro, ci, którzy byli, mówią o Polsce całkiem dobrze. Ja yy, niedawno, na początku roku, Radio Echo Moskwy pytało się swoich słuchaczy, co było dla nich najprzyjemniejszą niespodzianką w ubiegłym roku. I kilka osób zadzwoniło i powiedziało pobyt w Polsce. Myśleliśmy, że nas tam posiekają na, 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 na kawałki albo coś, albo okazało się miło, przyjemnie, sympatycznie.